Czym jest typografia? Mówiąc słowami Roberta Brinkersa, wybitnego amerykańskiego projektanta, autora książki Elementarz stylu w typografii, można powiedzieć, że celem typografii jest uhonorowanie treści. Mówi się też, że typografia nadaje wygląd słowom. I oto kilka przykładów. Litery na kamieniach antycznego Rzymu. Stały się one wzorem dla liter, których używamy współcześnie. Dwuelementowe kapitały o klasycznych proporcjach nadają słowom powagę i ponadczasową siłę. Kapitała rzymska i wywodząca się z niej antykwa dwuelementowa, rozwijana szczególnie w renesansie, to kroje głęboko humanistyczne. Kojarzą się z mądrością i autorytetem. Tekst złożony takim krojem wydaje się mądrzejszy niż jest w rzeczywistości. Warto o tym pamiętać. A oto litery jak roboty. Techniczny charakter liter w tego typu krojach, ciężkie proporcje, surowy kształt przywodzą na myśl raczej nie Juliusza Cezara, ale Filipa Dicka i Stanisława Lema. Czy typografia może wprawić w dobry nastrój? Otóż może. To jest najlepszy przykład. Angielska pisanka. Wystarczy spojrzeć, od razu mamy nastrój na tort Zahera, kawę. Te litery uwodzą miękkimi liniami. Od razu czujemy się przywitani, zaproszeni i zatapiamy się w marzeniach o czymś słodkim. I właśnie angielskie pisanki, w ogóle pismo wywodzące się z kaligrafii, tak zwane pisanki, bardzo często stosowane są na różnego rodzaju zaproszeniach, podziękowaniach, bo można powiedzieć, że mają taki serdeczny charakter. A to litery, które krzyczą. Jeśli za pomocą typografii chcemy uderzyć w stół, podnieść głos albo coś zaakcentować, wtedy sięgamy po kroje blokowe. Nagłówki prasowe, ostrzeżenia, zakazy, a nawet groźby. Świetnie sprawdza się w tych przypadkach taki mocny krój pisma blokowy. Ten akurat nazywa się impact. Typografia buduje nastrój i trzeba o tym pamiętać. Kwestia nazewnictwa. Czcionka, font czy krój pisma? Otóż czcionka to podstawowy materiał zecerski. Tu właśnie widać go na zdjęciu. Jest to nośnik pojedynczego znaku typograficznego wykonany na przykład z ołowiu, używany w technice wypukłodruku. Zatem czcionka, choć używana w języku potocznym, nie jest prawidłowym określeniem liter w komputerze, ponieważ cyfrowym obrazem czcionki jest font, słowo z języka angielskiego. Można też używać w odniesieniu do typografii określeń krój pisma. Naturalnie używanie słowa czcionka w odniesieniu do elektronicznych nośników pisma nie jest jakimś strasznym błędem, ale typografowie unikają go, więc wydaje mi się, że dla porządku należy posługiwać się prawidłową terminologią. W naszym łacińskim alfabecie mamy 25 liter i 10 cyfr. Oczywiście nie liczymy tutaj znaków diakrytycznych. I mając tak niewiele liter, należy je szanować, postępować z nimi delikatnie i z nabożeństwem. Zanim przystąpimy do projektowania, należy omówić pokrótce kilka zasad, które są dla tej sztuki istotne. Otóż zasadą kardynalną, którą powinniśmy zapamiętać bezwzględnie, jest zasada niedeformowania liter. Nie wolno liter rozciągać ani ściskać, nie należy samowolnie zmieniać proporcji żadnego kroju pisma. Zabiegi tego rodzaju można porównać do chęci zamienienia ratlerka w jamnika, metodą rozciągania. To bardzo okrutny zabieg i wydaje mi się, że tak samo okrutne jest deformowanie liter. Dobór kroju pisma jest bardzo istotny, bo determinuje charakter dokumentu i jest świadectwem estetycznych preferencji autora. Do tego oczywiście dochodzą kwestie związane z funkcjonalnością, czytelność, odporność na wady technik poligraficznych. Nasz bohater, Henryk Uniwersytecki, młody, ambitny pracownik uniwersytetu. Jaki krój do niego pasuje? Jaki krój nada jego materiałom należyty charakter i będzie dowodem dobrego smaku i pragmatyzmu? Czyżby taki? No, patrząc na te litery, od razu przychodzi nam na myśl jakiś klaun, więc radziłbym unikać takich groteskowych rozwiązań. Tutaj z kolei wygląda na to, że autor miał na myśli swój własny pomnik.
Więc też nie wygląda to ani poważnie, wbrew pozorom, ani nie jest czytelne. Tutaj z kolei coś w sam raz dla miłośnika serialu Bonanza. A to klasyczna antykwa dwuelementowa, znany wszystkim krój Times New Roman. Oczywiście jest używany powszechnie i właściwie w każdym komputerze można go znaleźć, ale niewątpliwie ma swoje zalety. Przede wszystkim jest czytelny, ma kilka odmian, kursywę, odmianę bold, można dokonywać dywersyfikacji tych odmian i spełnia doskonale swoją funkcję, z tym, że tekst złożony Timesem zawsze wygląda dosyć oficjalnie. Litery mają taki charakter, jakby ktoś je ubrał we frak. To bardzo interesujący font, nazywa się Trebuchet. Interesujący dlatego, że jest jednoelementową odmianą antykwy, czyli groteskiem. Proporcje klasyczne, ale jednoelementowość, brak szeryfów powoduje, że wygląda i nowocześnie, i można rzec mniej oficjalnie. Wielu projektantów dostrzegało i nadal dostrzega piękno litery i stawia je w swoich pracach jako główny element kompozycji. Nie jest ona wyłącznie klockiem do składania wyrazów i przekazywania informacji, ale staje się atrakcją sama w sobie. Wspominaliśmy już o tym kilkakrotnie, a teraz zróbmy sobie spacer po wymyślonej ulicy pełnej plakatów, ale plakatów typograficznych. Niezwykła i rzadka to ulica, bo plakatów w naszych miejscach zamieszkania, na naszych ulicach jest coraz mniej, a ponadto nie wszystko, co wydaje się plakatem, jest plakatem. A już plakaty typograficzne to prawdziwe białe kruki, trzeba to przyznać. Historia fascynacji literą jako znakiem oraz rozwój plakatu typograficznego sięga początków XX wieku. Fascynacja literą i typografią pojawia się u Apollinaire'a, francuskiego poety polskiego pochodzenia. Znane są powszechnie jego eksperymenty z typografią w odniesieniu właśnie do poezji. To na przykład jest wiersz Deszcz, które potem stały się jedną z inspiracji dla tak zwanej poezji konkretnej, dużo nam bardziej współczesnej. Futuryści i wyrastający z ich idei projektanci związani ze szkołą Bauhaus również stawiali na literę. Oto plakat Waltera Dexela, niemieckiego projektanta. Plakat anonsuje wystawę fotografii. Opiera się na czarno-białym kontraście i zabawie z negatywem i pozytywem w warstwie typograficznej. No i oczywiście wystarcza tutaj sama litera. Ona opowiada całą historię. Dexel to w ogóle bardzo ciekawa postać, taki typograficzny radykał, można powiedzieć, postulował, żeby w ogóle nie używać, żeby zrezygnować z minuskuł, czyli z małych liter. Tu właśnie daje wyraz temu swojemu przemyśleniu, bo nie ma tu w ogóle małych liter, są tylko wersaliki, czyli duże litery. Twierdził, że skoro w języku mówionym nie rozróżnia się dużych i małych liter, no to po co takie rozróżnienie czynić w wypadku pisanych tekstów? Pozwolą Państwo, że ze spuścizny światowego plakatu typograficznego wyłowię tylko kilka przykładów. Nie wiem, czy są one w pełni reprezentatywne, ale na pewno są piękne. Poszukując plakatu typograficznego polskiego, łatwo spostrzec, że nie jest ich wiele, bo mistrzowie polskiego plakatu raczej stawiali na obraz. I oto jest jeden z najsłynniejszych plakatów Henryka Tomaszewskiego. Plakat do warszawskiej wystawy angielskiego rzeźbiarza Henry'ego Moore'a. To była wystawa w Zachęcie w 1959 roku. Tomaszewski niechętnie o tym plakacie opowiada, twierdzi, że zrobił go pod naciskiem, bardzo szybko, ale wydaje mi się, że zawarł w tym plakacie istotę twórczości Moore'a. Bo to litery zainspirowane ekspresją, siłą rzeźb Moore'a. Plakat Tomaszewskiego wyszedł właściwie poza funkcję typową dla plakatu, czyli z przekaźnika informacji, przeistoczył się w podmiot dialogu. Oto projektant opowiada o rzeźbiarzu i o jego dziele za pomocą języka plakatu i typografii, interpretuje, składa dowód uznania, a jednocześnie pozostaje wierny swojej idei budowania uniwersalnego języka komunikacji wizualnej. Mi się wydaje, że doskonale się to Tomaszewskiemu udało.
Podczas gdy na przykład u Szwajcarów, u projektantów szwajcarskich, niemieckich, kwestia czytelności i funkcji była nadrzędna, to u Tomaszewskiego, który nie kwestionował absolutnie tych wartości, na pierwszy plan wysuwa się osobisty i intymny niemal komentarz. Plakat Tomaszewskiego do wystawy Henry'ego Moora stał się inspiracją dla włoskiego projektanta Fabrizio Schiaviego, który w 1994 roku zaprezentował zaprojektowany przez siebie krój Mur 003. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że Schiavi nie poinformował odbiorców, widzów podczas prezentacji, że jego krój jest inspirowany plakatem Henryka Tomaszewskiego. Polscy projektanci, kiedy odkryli tą sprawę, skontaktowali się z Schiavim, a potem Schiavi dopisał informację, że właśnie ten krój inspirowany jest plakatem Tomaszewskiego. Jest wśród polskich plakatistów i projektantów człowiek, który w każdej swojej pracy, w każdym projekcie odwołuje się do potęgi i piękna liter i z nich buduje swój graficzny świat. A tym człowiekiem jest Władysław Pluta, profesor Wydziału Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Znakomity projektant, nagradzany, uznany na całym świecie, zapraszany do jury różnych prestiżowych konkursów i przeglądów. Pochwalę się nieskromnie, że byłem jego studentem. Pluta potrafi znakomicie opowiedzieć historię za pomocą typografii, zawrzeć w nich puentę. W układzie i sile oddziaływania samych liter odnajduje to, co jest istotą projektowania. Litery są personifikowane i nadaje się im nowe znaczenie. Myślę, że plakaty Władysława Pluty nie wymagają komentarza. W ogóle plakat nie powinien być zbyt obficie komentowany. Jak powiedział Henryk Tomaszewski do swoich studentów: chłopie, plakat musi gadać. Tu nie ma żadnej filozofii. Plakat musi gadać. I wydaje mi się, że plakaty Tomaszewskiego gadały i gadają do nas do dzisiaj i tak samo plakaty Władysława Pluty również. Zwróćmy tylko uwagę, że za każdym razem to Pluta wykorzystuje podobne środki formalne. Jednolity kolor, mocna litera, a w ramach typografii ma taki ulubiony zestaw krojów, Futura, Frutiger, Helvetica, czasami odwołuje się również do antykw szeryfowych. Ale oczywiście nie wszystkich. To jest bardzo mocny plakat, taki sugestywny. Litera zamienia się w przedmiot. Pluta współpracuje bardzo obficie i bardzo owocnie z Teatrem Słowackiego w Krakowie. To jest taki trudny plakat, ponieważ trudny jest temat. Muzyka i sztuki wizualne to jest bardzo interesujące i bardzo inspirujące połączenie, ale łatwo popaść w banał. Można oczywiście, mówiąc o na przykład Szymanowskim, pokazać instrumenty muzyczne, nutki, muzykantów. Oczywiście można, ale można też pójść taką drogą, jaką poszedł Pluta. Wydaje mi się, że równie sugestywna, może nawet bardziej sugestywna i pełna klasy. A oto plakat Nikolasa Troxlera, Szwajcara. Nikolas Troxler, szwajcarski plakatista, projektant, bardzo mocno związany, co zresztą widać w każdej jego pracy, z duchem owego szwajcarskiego stylu, z prostotą formy, czystością koloru, szacunkiem dla litery. Taka filozofia sprawdza się dla bardzo różnych tematów, a trzeba powiedzieć, że Troxler jest autorem wielu plakatów związanych na przykład z jazzem. A to plakat Troxlera na rocznicę Helvetiki 50. W tym plakacie zawiera się taki dowcip, być może zmęczenie Troxlera Helvetiką. Bardzo przewrotny. To jest z kolei taki bardzo mocny plakat, komunikat, sygnał przeciwko przemocy. Blokowe, agresywne litery, kolor, to wszystko. Więcej na temat Troxlera i jego twórczości można znaleźć w internecie, zwłaszcza na jego osobistej stronie troxlerart.ch.
A to Steffen Sagmeister. Austriak w Stanach Zjednoczonych. Austriak w Ameryce. Podobnie jak Arnold Schwarzenegger, też Austriak w Ameryce. Świetnie sobie radzi. Tak samo jak Arnold. Z tym, że on działa w branży projektowej. W projektowaniu graficznym się doskonale sprawdza. Jest grafikiem, który lubi szokować, co zresztą widać. Współpracuje z muzykami, między innymi z Lou Reedem, dla którego zaprojektował okładkę na płytę, taką bardzo charakterystyczną. A ten plakat, który tutaj prezentujemy, związany jest z jego wystąpieniem, zdaje się, w Detroit, dotyczącym typografii. Sagmeister cierpiał bardzo, tworząc ten plakat. Rany podobno bardzo długo się goiły, jak sam przyznał, ale niewątpliwie jest to plakat typograficzny. Został uznany, został nagrodzony na kilku przeglądach plakatowych, a sam Sagmeister jest jednym z ciekawszych, myślę, współczesnych projektantów i również na jego temat można w internecie znaleźć wiele informacji, szczególnie na jego stronie sagmeister.com. I na koniec ktoś całkiem bliska. Młody projektant, pracownik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Kipka. Za pomocą samej tylko typografii, do której podchodzi zawsze z wielkim pietyzmem, opowiada o problemach związanych z globalizacją, akurat w tym przypadku. Dodam, że prezentowany plakat został nagrodzony przez IKOGRADE, międzynarodową organizację zajmującą się projektowaniem graficznym. Podsumowując, można powiedzieć, że plakat typograficzny jest zawsze dowodem wielkiej odwagi formalnej autora oraz wyrazem wiary w siłę litery. A myślę, że nie należy owej wiary tracić, ponieważ ma ona solidne podstawy. Za pomocą typografii można porządkować przestrzeń wokół nas. Nie chodzi tu od razu o taką wielką przestrzeń miejską, czy tam komunikację wizualną lotniska. Za pomocą prostych zabiegów możemy uporządkować sposób przechowywania i poszukiwania wszystkich dokumentów, których zawsze mamy dużo, a prawie zawsze za dużo. Segregatory albo teczki do przechowywania dokumentów z reguły mają jakieś etykiety. Przeważnie są to przypadkowo nalepione, zapisane kartki z wieloma informacjami i one raczej utrudniają niż ułatwiają poszukiwanie właściwego dokumentu. Zdarza się ponadto, że niektóre elementy, na przykład numeracja segregatora, jak tutaj widać, jest zbyt mała, i przez to ginie, znika. Trudno ją znaleźć. Albo też jest taka duża, że zabiera miejsce innym treściom. Przez to też cała etykieta staje się mniej czytelna. A nadto jeszcze istnieje bardzo dziwna tendencja do nadużywania dużych liter, czyli werselików, w składaniu jakichkolwiek tekstów. Możliwe, że bierze się ona stąd, że istnieje przeświadczenie, jak napiszemy coś dużymi literami, to brzmi to poważniej i jest czytelniejsze. Otóż nic podobnego. Składanie dużymi literami zmniejsza właśnie czytelność. Litery o jednakowej wysokości powodują, że napis oglądany z większej odległości albo na przykład przez osobę słabiej widzącą, napis zlewa się w szary prostokąt, łatwiej pomylić poszczególne litery, bo ta sama wysokość po prostu je do siebie upadabnia. Małe litery są czytelniejsze. Wystarczy przypomnieć sobie na przykład typografię na autostradzie. Nie ma tam miejsca na wyłącznie werseliki. Jest dywersyfikacja, duże i małe litery. Bo gdyby były same werseliki, czytelność dramatycznie by spadła. Nie jest też prawdą, że stosowanie zawsze i wszędzie werselików, czyli dużych liter, przydaje tekstowi powagi i godności. Nic podobnego. Przydaje raczej sztuczności. Zanim przystąpi się do projektowania własnych etykiet, warto przeanalizować strukturę dokumentów, bo nawet w największym chaosie można znaleźć metodę. Na przykład kod barwny albo kod graficzny. W przypadku kodu barwnego może to być taki podział. To jest oczywiście tylko propozycja. Dokumenty związane z dydaktyką niebieskie, karierą naukową pomarańczowe, a dokumenty na przykład finansowe
Zielony. W przypadku kodu graficznego wystarczającym rozróżnieniem może być odpowiednie ułożenie linii, tak jak tutaj. Dobór odpowiednich barw jest istotny. Należy unikać barw zbyt do siebie podobnych, tak jak na przykład tutaj, szczególnie dla zakodowania bardzo różnych od siebie materiałów. Warto posługiwać się jak najbardziej kontrastowymi i jak najbardziej wyrazistymi barwami. Etykiety z kolorowymi prostokątami, nalepiane na przykład na kartonowe pudła, ułatwią poszukiwanie dokumentów, a jednocześnie ożywią szaroburą przeważnie przestrzeń gabinetu, co też nie jest bez znaczenia. Nie należy obawiać się dużych powierzchni koloru. Pozornie pusta przestrzeń stanowi przejrzyste tło, które nie powoduje zakłóceń czytelności. A bezszeryfowe kroje pisma również zapewniają wysoki stopień czytelności. Wracając do błędów, w przypadku na przykład kodu graficznego należy wystrzegać się podobnych do siebie zestawień, tak jak na przykład tutaj widać dwie grubości linii, ale one są tak niewielkie, że łatwo się pomylić. Jednolita powierzchnia barwna, zwana aplą, dobrze współpracuje z oszczędnie dozowaną typografią. Warto raz jeszcze podkreślić, że do takich celów bardzo dobrze nadają się antykwy bezszeryfowe, czyli groteski. Takie zestawienia powodują, że nasza własna komunikacja wizualna staje się przejrzysta, nie zawiera zbędnych ozdobników, upiększaczy, ale przez to wpasowuje się do każdego rodzaju wnętrza. Nie wchodzi w konflikt ani z prostymi meblami biurowymi, ani nawet z antykami, które czasami stoją w uniwersyteckich gabinetach. To samo dotyczy systemu z kodem graficznym. Jednobarwny układ, proste geometryczne podziały znakomicie współgrają z kolorowymi segregatorami i teczkami. Załóżmy, że oprócz kodu barwnego lub graficznego chcemy szybko dotrzeć do poszczególnych segregatorów pudeł lub teczek, numerując je. Jak wiemy, powierzchnie biurowe nie są wielkimi halami, nie ma więc potrzeby tworzenia gigantycznych etykiet z ogromną typografią. Etykieta może mieścić się na połówce popularnego formatu A4, a etykieta na teczkę może mieć wymiar niewiele większy od klasycznej wizytówki. Ważne, żeby odpowiednio hierarchizować informacje. I tak, jeśli najistotniejszy jest numer, powinien on stanowić największy element kompozycyjny. W połączeniu z odpowiednim kodem barwnym albo graficznym, numer stanowić będzie główny punkt odniesienia w poszukiwaniu i segregowaniu dokumentów. Przyjęty przez nas sposób porządkowania dokumentów może wedle uznania rozszerzać się na wszelkie rodzaje segregatorów, na przykład tak jak tutaj na plastikowe szufladki, gdzie ze względu na niewielką powierzchnię należy raczej ograniczać się do podstawowych informacji. Często stosowane ogłoszenia, na przykład dla studentów, wywieszane na drzwiach, także mogą być ujednolicone z przyjętym przez nas kodem graficznym, barwnym i przez co z czasem staną się łatwiejsze i szybsze do zapamiętania i wyłowienia spośród chaotycznej masy informacji, która zalewa uczelnianą przestrzeń. Brak ozdób, rezygnacja z efektów oferowanych przez przeróżne programy komputerowe, minimalistyczna forma dobrze spełni swoje zadanie i może być też swoistą deklaracją estetyczną. Im mniej, tym lepiej oraz im prościej, tym mądrzej. Adrian Frutiger, rozważając wpływ nowych narzędzi elektronicznych na projektowanie, pisał: to wyzwolenie pod każdym względem tworzy chyba węzeł wszelkich trudności kreacyjnych naszego czasu. W istocie wszyscy poszukujemy nowych ograniczeń, w ramach których będziemy budować, aby nie pozostać w próżni.